jak w naszych niektórych działach pracujemy na co dzień. Zapraszam dziś Państwa do naszego laboratorium. Tu spróbujemy dzisiaj pokazać Państwu, co takiego oznaczamy w tej wodzie i czego szukamy, by powiedzieć, co w niej jest wartościowego, a co zdecydowanie nie powinno się w niej znaleźć. Ramowa dyrektywa wodna i przepisy krajowe przenoszą obowiązek badania jakości wody, w szczególności na przedsiębiorstwa wodociągowe. W myśl tych przepisów każde przedsiębiorstwo wodociągowe musi mieć laboratorium do badania wody, badania ścieków i to laboratorium musi mieć akredytację. Co to oznacza? Potwierdzenie jakości i wiarygodności, bezstronności badań. Co roku przedsiębiorstwo wodociągowe przeprowadza audyt laboratorium prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji, które weryfikuje wszystkie procedury, procesy badawcze, procesy poboru próbek wody, aby potwierdzić, że to laboratorium jest laboratorium o wysokim poziomie wiarygodności, czyli że wyniki badania jakości wody w szczególności są wiarygodne i prawidłowo wykonane. Głównym zadaniem laboratorium jest pobieranie próbek i ich badanie. Staramy się i dbamy o to, aby wyniki były rzetelne i wiarygodne. Pobieramy próbki w 150 punktach monitoringowych na sieci wodociągowej oraz w 52 punktach monitoringu kontrolnego. Wykonujemy badania w trzech grupach. Badania organoleptyczne, badamy smak i zapach wody. Jest generalnie przezroczysta, jest klarowna. My tych zanieczyszczeń gołym okiem po prostu nie widzimy. Naszym zadaniem jest także wykonywanie badań fizykochemicznych. Badamy m.in. zawartość żelaza, zawartość manganu, zawartość chlorków, azotynów, azotanów. Wykonujemy również badania mikrobiologiczne. Są to niezmiernie istotne badania, ponieważ woda powinna być wolna od mikroorganizmów, aby nie szkodziły one człowiekowi. Nasze laboratorium wykonuje około 70 badań, z czego zaprezentujemy Państwu badanie żelaza, badanie Escherichia coli, czyli tych bakterii, których pod żadnym pozorem w wodzie być nie powinno. Oznaczanie żelaza w wodzie jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ gdy jest go za dużo, mieszkańcy skarżą się na to, że brudzi im się armatura i pranie robi się szarobure. Do próbek dodajemy odczynniki. Żelazo, jeżeli jest w wodzie, barwi się nam na czerwono. Jeżeli jest go dużo, zabarwienie jest mocne. Jeżeli jest go mało, bądź go nie ma wcale, zabarwienie jest bardzo słabe lub woda nie barwi się w ogóle. Potwierdzeniem jest odczyt na bardzo czułym urządzeniu, które powie nam, jaka dokładnie jest zawartość tego żelaza w próbce. Jednym z badań mikrobiologicznych wody, które wykonujemy w naszej pracowni, jest badanie wody na obecność bakterii Escherichia coli. W rozporządzeniu ministra zdrowia mamy wskazane, jaką metodą powinniśmy badać wodę na obecność bakterii Escherichia coli oraz jaką objętość wody należy zbadać. W tym przypadku jest to 100 ml wody. Zalecana jest metoda filtracji membranowej. Polega na tym, aby wodę przesączyć przez jałowy filtr, a następnie filtr umieścić na odpowiednim podłożu, które jest przetrzymywane w odpowiednich warunkach. W tym przypadku bakterii Escherichia coli jest to 36 plus minus 2 stopnie Celsjusza przez 21 plus minus 3 godziny. Na tym podłożu odpowiednim do zbadania obecności bakterii Escherichia coli tworzy ona kolonie o wyglądzie od ciemnoniebieskich do fioletowych. Jeżeli byśmy taką kolonię otrzymali, świadczyć to może o tym, że woda została skażona fekaliami, ściekami bądź glebą, ale w wodzie bydgoskiej tych bakterii nie ma, także ich nie wykazujemy, filtry są czyste. W laboratorium badamy lotne związki organiczne, są one produktem ubocznym procesu dezynfekcji wody, dlatego tak istotne jest ich monitorowanie ich zawartości. Codziennie rano pobieramy próbkę wody na naszym ujęciu czy szkówko, jak również we wszystkich punktach w naszym mieście. Taką próbkę przynosimy do laboratorium i ponieważ są to lotne związki organiczne, musimy je zbadać najszybciej jak to możliwe, a nie później jak 48 godzin od pobrania. Co wykazują te badania? Wykazują, że zawartość jest bardzo śladowa, a tym samym nasza woda bydgoska jest bardzo zdrowa i smaczna.
Laboratorium ma wysokospecjalistyczne przyrządy badawcze, które wykorzystujemy do badania substancji, które nie powinny się znaleźć w wodzie w wartościach przekraczających normy. Wyniki pracy laboratorium publikowane są systematycznie na stronie internetowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji www.mwik.bydgoszcz.pl. Byliśmy jednym z trzech laboratoriów wodociągowych w Polsce, które w 2002 roku uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i co roku tą akredytację odnawiamy. Musimy mieć gwarancję i pewność, że jakość wody jako produktu spożywczego spełnia wymagania przepisów, w szczególności rozporządzenia ministra zdrowia odnośnie jakości wody do spożycia przez ludzi.